Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi drodzy, na dzisiejszym filmiku będzie tylko jedna przesyłka, ale za to bardzo konkretna. Zakupiłem sobie u jednego Węgra cały kompletny album z jednej edycji. Na razie nie będę jeszcze mówił jakiej. Rozetniemy sobie przesyłeczkę. Są tutaj moi drodzy wszystkie karty, jakie są w tej kolekcji, którą sobie zamówiłem. W sumie 13 kart specjalnych już sobie wcześniej załatwiłem, ale najtrudniejszy chyba był zestaw samych bazówek i dlatego właśnie ten sprzedawca postanowił sprzedać tylko komplet. Nie mogłem zakupić sobie samych bazówek i w taki sposób będę miał, moi drodzy, te moje karty specjalne na sprzedaż, gdyż tutaj właśnie będą również w środku. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. To delikatnie zrobić, żeby czegoś nie porwać. No tak to dość pokleił konkretnie. Zaraz tutaj zobaczymy, żeby to delikatnie otworzyć. No i już tutaj, moi drodzy, coś możecie zobaczyć. Może będę po jednej saszetce rozcinał. I chodzi, moi drodzy, o edycję Update World Cup 2014. Mamy tutaj karty Hero. W sumie było ich 13 sztuk. Mamy Lukę Modricza, Andrea Pirlo, Robin Van Persie, tutaj jest jakaś bazówka włożona, Alexis Sanchez i Iker Casillas. Tam były, moi drodzy, dwie części update'u, pierwsza i druga. W jednej części było, jak się nie mylę, 5 kart Hero, a w drugiej było chyba 8, bo w sumie jest 13. Czyli tutaj mamy tych 5 kart. Teraz następna paczuszka. O, teraz mi się udało to odkleić, więc już nie powinno być takiego problemu. Zobaczymy, czy tutaj będzie również zestaw Hero. Tak. Mamy Hero Neymar. Neymara były dwie karty Hero. Mamy checklistę i jak widzicie, update 2 checklist. I w update 2 były karty od numeru 80 do 107 chyba. Nie, do 133. Czyli pierwszy update miał 79 kart, a drugi pozostałe od 80 do 133. I tak jak mówiłem, było 5 kart Hero w tej drugiej części. I jak się nie mylę, później jeszcze Neymara właśnie tą drugą kartę Hero dołożyli. Teraz następna saszetka. I mamy teraz już same, moi drodzy, bazówki raczej w tej części, bo jak widzicie, on to zrobił chyba na dwa update'y. Tutaj w tej jest pierwsza część update'u, a tą, co otworzyłem właśnie, to jest druga część. I mamy tak, Raul Meireles z Portugalii, Ruben Amorim, Vieirinha, Neto,
Ricardo Costa i Eder. Czyli to była Portugalia. Jak teraz zobaczymy tutaj na spis, to mamy właśnie sześciu zawodników. Tutaj wcześniej już położyłem Bieryzuckiego, czyli mamy Rosja, Wasilij Bieryzucki. Czyli wszystko na razie się ładnie układa. Te wszystkie hero były pokazane właśnie i ta dodatkowa karta Neymara, która wyszła. Teraz następna saszetka. Następnej powinniśmy mieć kogoś z Holandii, jak widzę. Teraz mamy Włochów, Candreva, Immobile, Klaas-Jan Huntelaar, Rufier, Olić i Remi. Czyli to są kolejne karty bazowe. Się martwiłem, czy te karty przyjdą w idealnym stanie i nie wiedziałem, jak on to zapakuje, ale dość fajnie wszystko to wygląda w idealnym stanie, więc nie ma się o co przyczepić. Wyntra, Lorente, Torres, Albiol, Juan Fran i Mata. Moi drodzy, te karty bazowe z update'u to naprawdę są bardzo drogie. Na eBayu, jeżeli ktoś chce kupić cały taki zestaw, no to one gdzieś chodzą po 400-500 zł. Mi udało się praktycznie o połowę taniej to sobie załatwić. Teraz mamy Anglików. Wilkshire, De Gea, to jest Hiszpan już, Reina, Sartian Ma, Ekwador, Cahill, Gerrard, Niemcy, Draxler, z Ekwadoru Achillier, Guagua, Bamba, Dumbia i Hyvides. Tutaj troszeczkę już to widzę pomieszał, no ale obojętnie, grunt, że wszystkie będą w środku. Carlos Bacca, czyli obecny zawodnik Milanu, Ibarbo, Zapata, również z Milanu, Aranguiz, tu już jest Chile, Diaz i Carmona. Muszę się troszeczkę pośpieszyć, bo już 8 minutek, a jeszcze mamy drugą część. Enoch, Mbia, Webo, Bicakcic, Medunianin i Muidza. Lomberts, Vandenbor, Defur, Otamendi, Rojo i Mignolet. Kolejna karta Hero, Luis Suarez. I dwie checklisty. Pierwsza część update'u miała dwie checklisty, jak widzicie. Checklista pierwsza i checklista druga. Na pierwszej mamy 49 kart, a na drugiej od 50 do 79. Czyli trzy checklisty są w sumie. Znowu mamy karty Hero, Iniesta, Ribery, Ronaldo, Messi, Neuer i Neymar. To jest ta karta,
jeżeli chodzi o wszystkie Hero, ta najdroższa, ten klęczący Neymar. Czyli tak, widzicie w sumie 13 kart Hero. Teraz lecimy, moi drodzy, jeszcze szybciutko drugą część, czyli normalnie tą pierwszą. Sobie muszę nożyczkami jeszcze pomóc. I tak jak, moi drodzy, mówiłem, mam te 13 kart Hero. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany całym kompletem, to nie ma problemu. Piszcie. Jest możliwość zakupienia albo jakiejś fajnej wymiany. Ok, udało mi się troszeczkę to rozluźnić i otwieramy pierwszą część update'u i mamy tak: Lodeiro, Drmić, Szar, Almeida, Żirkow i Dżagojew. Czyli możecie zobaczyć, że w tej pierwszej części znowu mamy na przykład Portugalię. Wcześniej była Portugalia, ale nie wszyscy zawodnicy. Tutaj znowu jakiś zawodnik z Portugalii się znalazł. Oboabona, Beto, William Carvalho, Hiroki Sakai, Osako i Herrera. Cerci, Morishige, Magushi, Barzali, Paletta i Motta. Kovacic, Eduardo, Sirigu, Feca Facidis, Garcia, zobaczcie, Boniek, tak, nasz prezes, Czorluka, Griezmann, Vacasso, Maniatis, Debuchy, Mangala i Sissoko. Cazorla, Alcantara, Costa, Sterling, Azpilicueta i Martinez. Ayovi, Smalling, Lalana, Schmelzer, Schürrle i Montero. Tiote, Ginter, Grosskreutz, Muriel, Campbell i Bony. Valdivia, Mondragon, Torres, Choupo-Moting, Jara i Basse-Jour. Trzy saszetki nam pozostały. W jednej na pewno będą piłka, logo, stadion, coś takiego tam było. Nonkeu, Asu Ekoto, William, Bernard, Hernanes i Mertens. Dembele, Vermaelen, Gago, Basanta, Alvarez,
i Rodriguez. Mbolhi, Mostefa, Zabaleta i mamy tak oficjalną maskotkę, oficjalną piłkę i Maracana Stadium. Tak to, moi drodzy, wygląda. To jest cały komplet update'u i tutaj mam, moi drodzy, te 13 kart Hero, które leżą tutaj przed Wami. Cały komplecik, tak jak mówiłem, jest na sprzedaż bądź wymianę. Dziękuję Wam, moi drodzy, za uwagę. Jeśli filmik Wam się podobał, to łapka w górę. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.